Siemanko, dzisiaj sobie pojeżdżę z moim synem, nic szczególnego. Pojeździmy sobie po mieście i wyłączę po prostu ten morba. Znowu wszystkie drogi prowadzą do sklepu rowerowego. Ogólnie moje rowery upgrade'uję w tym sezonie, a dla Tymona się zaczynamy rozglądać za 24. Parkujemy rowerki i wchodzimy do sklepu. Oglądać to, co lubimy najbardziej. Cześć! Ogólnie w tym sezonie o rowery ciężko, a Tymon sobie testuje Ramblera 24. I co? Fajny? A teraz wsiadł na BMX-a. A teraz tata. Na BMX-ie. Ale piasta ładnie głośno chodzi. Dobra, rowerki oglądnięte i jechaliśmy tutaj Time Warpem razy 15. Teraz przełączam na Time Warpa razy 30. Teraz wylądowaliśmy w centrum rowerowym. Rowery oglądnięte i ruszamy dalej w drogę. Teraz Pelomania. Ruszamy dalej. Ogólnie to miało być tylko jeżdżenie po ścieżce rowerowej z Tymonem i Time Warp Peak, a skończyło się na odwiedzinach w sklepach rowerowych. Ogólnie szybka naprawa, bo odpadła mi trytytka od błotnika, a ja zawsze wszystko robię na trytytki, więc szczepimy szybko błotnik i ruszamy dalej. Jest ładna pogoda, wiosna, także jeździmy cały czas, a w międzyczasie naprawiamy, a ja zaciągam błotnik. Po co ci 8? Znaczy 10 takich trytytek. Bo trytytki to jest najlepsza rzecz do roweru. Ucinamy? Go! 16. Proszę. I naprawione. Podjechaliśmy też pod Decathlon i Tymon sobie ogląda namioty. Teraz lody. I ogólnie chcąc, nie chcąc, to była rowerowa sobota z synem. Cały dzień na rowerach. Tam jest ogólnie triatlon, a my sobie dalej jeździmy. We'll be right back.